Dzień dobry, Szanowni Państwo. Minęła godzina 12, wobec tego pozwalam sobie rozpocząć tą naszą comiesięczną konferencję. Dzisiaj sporo tematów, ale na sam początek chcieliśmy Państwu zaproponować udział w podpisaniu porozumienia między miastem Cieszyn, a pomiędzy firmą Orange Polska Spółka Akcyjna. Serdecznie witam przedstawicieli tej spółki. Bardzo się cieszę, że Państwo podjęliście temat związany z dostępem społeczności mieszkańców Śląska Cieszyńskiego do internetu szerokopasmowego. To przedsięwzięcie umożliwi perspektywicznie nam wszystkim mieszkańcom Cieszyna, a w pierwszym rzucie przede wszystkim instytucjom publicznym, w szczególności myślimy tutaj o szkołach, dostęp do sieci szerokopasmowej, no jest to jakby zmiana drogi z tej wąskiej na tą drogę szerszą, wygodniejszą, sprawniejszą, którą można się szybciej poruszać. No i w tym świecie, który dzisiaj funkcjonuje i w naszym mieście, które ma aspirację bycia miastem inteligentnych technologii, jest to niezwykle ważne. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na tą konferencję. Ja pozwolę sobie zaprosić nas do podpisania i potem o kilka słów na temat tego przedsięwzięcia. Czy szereg tego typu. W drugiej perspektywie również rozpoczęliśmy realizację tego planu rozwoju infrastruktury w mniejszych miastach i generalnie naszym podejściem i naszym sposobem współpracy jest w pierwszym rzędzie współpraca z samorządem. To znaczy zależy nam bardzo na tym, żebyśmy w miastach, w których realizujemy te inwestycje, żebyśmy właśnie mogli współpracować z samorządem. Dlatego, że w naszym pojęciu, w naszym podejściu do realizacji tych inwestycji są to inwestycje, które realizują pewien również społeczny aspekt rozwoju cyfrowego obywateli, mieszkańców. Jeżeli wszyscy wiemy, czy może część z Państwa wie, Europejska Agenda Cyfrowa mówi, że do 2020 roku każdy obywatel Unii Europejskiej powinien mieć internet przynajmniej 30 megabitów na sekundę. Połowa obywateli Unii Europejskiej powinna mieć internet 100 megabitów na sekundę. No więc to jest bardzo ambitne wyzwanie. Kiedyś Urząd Komunikacji Elektronicznej wyliczył, że żeby zrealizować takie wyzwanie dla całej Polski trzeba było około 18-20 miliardów złotych. Oczywiście póki co nie ma takich funduszy i to zarówno tych funduszy publicznych realizowanych w projektach z dofinansowaniem unijnym, jak również funduszy dedykowanych przez operatorów, żeby tak ambitny cel w całej Polsce zrealizować. Orange do 2020 roku zainwestuje w sumie około 4 miliardów złotych, mając ambicje dotarcia do około 5 milionów mieszkańców. Natomiast pozostali w projektach takich funduszach unijnych mamy około dodatkowe 4 miliardy złotych po to, żeby rozwijać te infrastruktury. No więc widzicie Państwo, że jednak brakuje trochę, żeby zrealizować te ambitne cele agendy cyfrowej. No więc to, co realizujemy w Cieszynie, to jest realizacja tego drugiego celu, czyli
Czyli my chcemy dostarczyć przynajmniej 100 megabitów na sekundę mieszkańcom, znaczy chcemy dać taką możliwość, bo oczywiście każdy mieszkaniec będzie, jeżeli zechce, skorzysta z usług, jeżeli nie zechce, nie skorzysta. Natomiast my budujemy kompleksową infrastrukturę w całym mieście i dlatego bardzo zależało nam na tym, że możemy liczyć na współpracę po prostu z miastem, która po pierwsze pozwoli nam zakomunikować, że taki projekt dla mieszkańców realizujemy, no i po drugie też jakby sprawnie współpracować, wykorzystując również wiedzę, doświadczenie samorządu i odpowiadając również na potrzeby samorządu, jeśli są jakieś budynki komunalne, jeśli są jakieś potrzeby publiczne do prowadzenia sieci światłowodowych, to oczywiście takie zadania będziemy realizowali. Od samego początku powiedzieliśmy sobie, budujemy światłowody, czyli sieć, która gwarantuje dzisiaj praktycznie prędkość światła do mieszkańców, i to jeszcze budujemy światłowody do domów, czyli to nie jest technologia mieszana, której częściowo wykorzystujemy infrastrukturę niedzielną, która jest, tylko budujemy sieci światłowodowe bezpośrednio do mieszkańców, co oznacza tyle w praktyce, że jeżeli będą rosły potrzeby mieszkańców na dostęp czy na prędkość przesyłu danych, to po prostu ta infrastruktura, która będzie, możliwości takie daje. To, że dzisiaj oferujemy usługi z dostępem 300-600 mega, jest po prostu pewnym marketingowym podejściem, po prostu dzisiaj nie potrzeba szybszego internetu, natomiast jeśli będą takie potrzeby, a wiemy, że będą, bo wiemy, jak szybko rośnie zapotrzebowanie na pasmo, to ta infrastruktura, którą zbudujemy dzisiaj, która jest otwarta dla mieszkańców i dla wszystkich, daje możliwości w zasadzie nieograniczonego transferu danych. W ramach tego projektu robimy jeszcze dużą inwestycję do szkół. My jako firma zobowiązaliśmy się w ramach realizacji takiego programu rządowego, praktycznie dostarczania do wszystkich szkół internetu, budujemy sieć światłowodową do 23 placówek edukacyjnych na terenie Cieszyna i wszędzie tam doprowadzamy światłowód i to praktycznie w jeszcze wyższej technologii, ponieważ to jest tak zwane 100 megabitów, ale w dół i w górę sieci, czyli to jest w zasadzie najwyższej jakości już infrastruktura. Te wszystkie szkoły zostaną podłączone również w przyszłym roku. Cała inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku i w przyszłym roku zostanie w mieście zrealizowana. Czyli bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za możliwość współpracy, za to, że zostaliśmy tu przyjęci, bo też nie ukrywamy, że my po prostu chcemy inwestować. Jest bardzo dużo miast w Polsce, w których można byłoby inwestować. Nam zależy, żeby inwestować w tych miastach, w których możemy liczyć na współpracę z samorządem. Oczywiście to my realizujemy te inwestycje, to są nasze inwestycje, nasze środki, my musimy je zainwestować, ale wiemy doskonale, bo byliśmy zaangażowani w wielu projektów z dofinansowaniem również, które robiliśmy w Pustnim, w Pomorskim, że sukces takich projektów jest możliwy tylko wtedy, kiedy robi się je wspólnie z samorządem, ponieważ to jest generalnie infrastruktura dla mieszkańców. Mam nadzieję, że w Cieszynie mieszkańcy będą mieć lepszy wybór, większy wybór, większe możliwości. A też ta infrastruktura jest bazą w zasadzie rozwoju każdych innych usług, czy to miejskich, czy z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia i administracji itd. Także bardzo dziękuję i cieszę się, że możemy tutaj realizować tę inwestycję. Proszę Państwa. Pan Piotrowicz, pełnomocnikowi Zarządu do Spraw Rozwoju Regionalnego firmy Orange, serdecznie dziękuję jeszcze raz. I to jest taki moment, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, chętnie na to odpowiemy. Pan pełnomocnik na pewno w kwestiach technicznych, bo jest tutaj specjalistą, jeżeli chodzi o firmę. Techniczna, to tutaj mam dużego specjalistę. Mam jeszcze dodatkowe wsparcie, ale myślę, że jako firma, to miałem na myśli, po prostu wiecie, co będziecie dostarczać, jakie możliwości mieszkańcom Cieszyna. No, jeżeli chodzi o te elementy dotyczące współpracy, też służę Państwu jakimiś informacjami. Tak więc Pan pełnomocnik Zbigniew Cebulak i ja jesteśmy teraz do Państwa dyspozycji. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Czy miasto jakieś środki dawało do tej inwestycji? Czy to jest całość Państwa udziału w jakim roku? Nie musieliśmy angażować swoich środków finansowych, stąd nasze podziękowania są szczególnie serdeczne, bo to oznacza faktycznie znaczący postęp. Natomiast staraliśmy się, żeby faktycznie jako samorząd być jak najbardziej otwarci na tę propozycję i też przygotowujemy jakby od wewnątrz z kolei szkoły do tego, żeby mogła
żeby te szkoły mogły skonsumować to, co zostanie podane. Stąd też Państwo mówicie, że między innymi od września 2018 roku już w każdej szkole naszego miasta, my odpowiadamy tutaj oczywiście przede wszystkim dla szkoły podstawowej, będzie funkcjonował już dziennik elektroniczny. Powiat, z tego co się orientuje, albo już we wszystkich szkołach ma takie dzienniki elektroniczne, ale również oczywiście chodzi o to, żeby móc wykorzystywać to podczas zajęć lekcyjnych z szybkim dostępem do internetu. Coraz więcej nauczycieli korzysta z tego jako pomocy dydaktycznej, z jako metody nauczania i to jest wręcz niezbędne, żeby móc szybko i sprawnie korzystać z tego, co daje nam zsieciowany świat. Tak, no ja powiedziałam, oczywiście inwestycja jest zrealizowana wyłącznie z funduszy, bo to jest w 100%, bo oczywiście bywają też projekty, które my jako firma jesteśmy, realizujemy projekty z dofinansowaniem unijnym, też nie miasta, tylko z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, ale to są projekty realizowane na tzw. obszarach białych plan, czyli poza miastami, które są wykluczone cyfrowo. Natomiast tutaj to jest inwestycja nasza własna. Ja z zainteresowaniem wysłuchałem to, co Pan powiedział i myślę, że ja się też zareklamuję. Od roku wydajemy coś takiego, może Państwo się u nas też z tym wszystkim uwidocznicie, bardzo mi było miło z tego powodu. Tam są wszystkie dane na pierwszej stronie, do kogo się zwrócić, ewentualnie czytać. Czy to się wiąże, że będzie to z jakimiś dużymi utrudnieniami dla mieszkańców? Bo rozumiem, że to będzie wszystko pod ziemią, tak? Czy ja nie znam się kompletnie na tym, jak to będzie realizowane? Przede wszystkim, takie jest nasze założenie, korzystujemy z istniejącą infrastrukturę. Mówiąc infrastrukturę, mamy myśl również kanalizację. Czyli jeżeli gdzieś jest kanalizacja, która funkcjonuje, tam jest póki co ta infrastruktura miedziana, czyli są kable miedziane, my to wyciągamy, wprowadzamy tam światłowody. Wtedy nie ma konieczności absolutnie żadnej rozbiórki, kopania i jakiejś uciążliwości dla miasta. Wykorzystujemy infrastrukturę, która jest. Zresztą to jest też pewne podejście takiej dyrektywy kosztowej. Dyrektywa kosztowa też nakłada na różnych inwestorów, żeby współpracowali i wykorzystywali wspólne inwestycje i tak dalej. Także my się absolutnie w to wpisujemy i też ta współpraca zależy nam bardzo na tym, żeby z miastem pewne elementy, jeśli będą, uzgadniać. Znaczy, jeżeli byłaby jakaś planowana, to jest jakby podstawa też tego porozumienia. Znaczy, jeśli miasto będzie realizować jakąś inwestycję, to żebyśmy my wpasowali się i w tym samym czasie to robili, a nie po jakimś czasie, kiedy trzeba byłoby drugi raz jakiś chodnik czy jakąś przechodzić przez jakąś jezdnię. Także to nam daje duże możliwości takiego sprawnego działania. Bo wiemy, że szkoły zostały na to podłączone do tej sieci, tej infrastruktury, a na terenie Cieszyna też są szkoły ponadpodstawowe, tak? Czy licea, czy jakieś, nie wiem, czy z powiatem Państwo rozmawiali w tej kwestii, czy jak to będzie wyglądało? To będzie ogólna sieć? Wszystkie. Tak, to są 20, wiem, że to są 23 szkoły. Czyli tutaj są również prywatne szkoły, gimnazja, które będą likwidowane, ale budynki zostaną, jeżeli ta gimnazja będzie przejmie szkoła podstawowa lub liceum, to tutaj też będzie taka sieć wybudowana. Projekt dla szkół polega na tym, że my budujemy infrastrukturę, zbudujemy, jak myśmy zadeklarowali, zrobimy to z własnych funduszy, doprowadzimy światło, natomiast później usługi będą świadczone przez tak zwane OSE, czyli operatora sieci edukacyjnej. To jest taki nowy podmiot na rynku, który powoływany przez na bazie NASK-u przez rząd i on będzie świadczył usługi dla szkół. Zresztą te usługi będą również jakby w jakimś sensie dotowane, z tego co wiem, z budżetu państwa. Czyli te szkoły nie będą jakby obciążone. Macie już zorganizowane dla odbiorców indywidualnych koszty takiego podłączenia i tym najpotrzebniejsze, czy to dopiero od ilości tych podłączeń będzie zależało? Znaczy tak, jeśli chodzi o podłączenia, to my nie pobieramy żadnych opłat, jeśli chodzi o podłączenie dla mieszkańców. Znaczy to realizujemy na własny koszt. Jak tylko ktoś będzie zainteresowany, to może to uzyskać. Jeśli chodzi o koszty usług, to one są, my jesteśmy operatorem regulowanym. Tak? Znaczy my mamy jedną ofertę w całym kraju dla wszystkich mieszkańców i ona jest taka sama, niezależnie od tego, gdzie się jest.
Jeśli chodzi o, ja myślę, że to, nie wiem, czy Pan pytał, jakie to są kwoty, myślę, że może nie jest, to jest, tak jak Państwo zobaczycie gdziekolwiek ofertę ONOŚ, to jest oferta, która właśnie również tutaj będzie świadczona. Każdy będzie mógł z niej skorzystać, kto będzie oczywiście zainteresowany i chciał. Całość inwestycji to jest około planujemy 5600 gospodarstw domowych, będzie objętych infrastrukturą. Do takiej ilości domów my dojdziemy i jeśli ktoś będzie zainteresowany, to będzie mógł uzyskać taki interes. Bardzo proszę, czy są jeszcze Państwa pytania w tym temacie, bo za chwilę zaproszę do dalszej części konferencji, ale jeżeli jeszcze mielibyście Państwo pytania do naszych gości, to proszę. Nie widzę. Serdecznie dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Serdecznie. Ale
chciałbym Państwu powiedzieć, bo myślę, że możemy z tego być dumni, że spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem. Ja próbując to podsumować, znowu kieruję swoje podziękowania pod adresem i naszych przodków żyjących tutaj na tej ziemi i pod adresem tych wszystkich, którzy dzisiaj starają się o to, aby nasze miejscowości wyglądały pięknie, bo tak to zostało dobrane. Spodziewamy się wobec tego też kolejnych gości, byli również przedstawiciele świata biznesu. Taki kontakt też został nawiązany, że jestem wdzięczny, że taka inicjatywa powstała, a moim współpracownikom przygotowującym bezpośrednio ten wyjazd to również była kuchnia śląska. Ciasteczka. Ciasteczka cieszyńskie, nasz browar zamkowy też cieszył się tam dużą popularnością. Oczywiście koronki koniakowskie robiły duże wrażenie. Towarzyszyła nam kapela z Beskidu Żywieckiego, kapela po Pieronie, która oddała klimat tych gór kultury wałaskiej. Spotkała się naprawdę też z bardzo dobrym przyjęciem. Chcieliśmy tą południową część naszego województwa zaprezentować jak najlepiej. I może tyle, gdybyście potem Państwo mieli pytania na ten temat, to bardzo proszę. A ja przejdę do kolejnego tematu, którym jest budżet obywatelski. Szanowni Państwo, od 1 grudnia, a więc od dnia dzisiejszego, można już głosować. Zostało złożonych łącznie 20 projektów, w tym 7 tak zwanych dużych projektów, 13 małych projektów. Każdy mieszkaniec Cieszyna może oddać jeden głos na duży projekt, jeden głos na mały projekt. Może oczywiście zdecydować się tylko na to, że odda głos tylko na mały albo tylko na duży projekt. Tą kampanię informacyjną prowadzimy właściwie już od lat, a bezpośrednio z tym budżetem obywatelskim, na który teraz będziemy głosować od 25 sierpnia, ale pozwolę sobie też Państwu powiedzieć, że właściwie zrealizowaliśmy już 16, albo jesteśmy w trakcie ukończenia 16 różnego rodzaju projektów w ramach tych edycji, które przebiegały. To jest 4. edycją. Na rok 2018 przewidujemy wydatkowanie środków w wysokości 400 tysięcy złotych. Szczegóły są znane, myślę, że do Państwa dotarły, jeżeli nie, to też prześlemy. Jeżeli Państwo możecie nam też pomóc w tym, żeby mieszkańcy Cieszyna mogli jak najlepiej zapoznać się z tymi projektami, to bardzo proszę o współpracę. W ten sposób też tworzymy to, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim. Szanowni Państwo, pozwolę sobie też zaprosić do wydarzeń, które już niebawem. Jednym z nich są obchody dziesięciolecia członkostwa Polski w strefie Schengen, naszego wejścia w ten układ, podpisania tego układu. I myślę, że tutaj Cieszyn pełni zupełnie wyjątkową rolę. Zresztą w Brukseli zostało to bardzo mocno zauważone i w rozmowach pojawiło się Panie Burmistrzu, to Wy jesteście tutaj bardzo dobrym przykładem, żeby być takim międzynarodowym miastem, w którym mogą odbywać się wydarzenia międzynarodowe. I z tego między innymi też powodu podjęliśmy się kilka miesięcy temu organizacji zarówno konferencji, jak i potem takiego wydarzenia dla mieszkańców, swego rodzaju festiwalu. Wystąpi 21 grudnia artystka, to będzie niespodzianka, nie mogę Państwu zdradzić imienia i nazwiska, ale myślę, że zarówno Polacy, jak i Czesi będą zadowoleni z występu tejże gwiazdy estrady. Będzie również DJ, który poprowadzi to spotkanie w takim, myślę, dobrym, radosnym klimacie. Zależało nam po prostu na tym, żeby Most Przyjaźni był taką wesołą, radosną przestrzenią. Żeby to nie ograniczało się tylko do spotkań oficjalnych przedstawicieli władz, ale żeby przede wszystkim mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i zaproszeni goście mogli pobawić się. Będzie więc dobra muzyka, będzie można coś zjeść. No, trzymajmy tylko kciuki, żeby jeszcze pogoda nie popsuła nam tego przygotowanego wydarzenia. Ja wtedy dźwigałem ten szlaban jako jeden z pierwszych na moście. I pan redaktor nawiązuje tutaj do wydarzenia sprzed 10
lat. Ono między innymi też związane jest z podpisaniem tak zwanej drugiej deklaracji cieszyńskiej, więc przygotowujemy tak zwaną trzecią deklarację cieszyńską, która będzie w jakiś tam sposób podsumowywać to, co już się wydarzyło, ale przede wszystkim też kreślić perspektywy na przyszłość. Oczywiście będą to bardzo ogólne takie sformułowania, jak to bywa w deklaracjach, ale bardzo mocno chcemy podkreślić, że mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego z jednej i drugiej strony, Polsy, a myślę też szerzej, nie wyobrażają sobie dzisiaj już powrotu do sytuacji sprzed podpisania tego układu z Schengen, a następnie sprzed wejścia jego w życie dla Polski. Dlaczego? Szanowni Państwo, to wydarzenie 21 grudnia, które uważam za najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców, poprzedzone będzie konferencją 5 i 6 grudnia. 5 grudnia spotkamy się w Teatrze imienia Adama Mickiewicza o godzinie 13.30 i właściwie do godzin wieczornych będą odbywać się dyskusje, panele i występ również artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Będzie można liczyć na jakieś takie podsumowanie tych 10 lat, tego jak to wygląda tutaj, jakie perspektywy na dalsze lata i tak dalej? Tak. Zarówno oczywiście ze strony lokalnej społeczności, ale zaproszeni zostali też przedstawiciele samorządów miast podzielonych. Spodziewamy się ich obecności. Część już potwierdziła tą obecność. Będą przedstawiciele, wszystko na to wskazuje, albo przedstawicielka Komisji Europejskiej, czyli wszyscy spodziewamy się tej obecności pani komisarz Bieńkowskiej. Jest w programie to na rozpisane. Tak. Mówię z pewną ostrożnością, bo z reguły urzędnicy wysokiego szczebla ten kalendarz miewają ruchomy, więc mówię, że spodziewamy się prawdopodobnie tak właśnie będzie. Będą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, lokalnych władz, zarówno państwowych, jak i tych samorządowych. I w tej dyskusji pojawią się wątki dotyczące korzyści, ale też pewnych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem układu z Schengen. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest tak i tak. Ja powiem na tej konferencji w sposób zdecydowany, że kładąc korzyści i ewentualne niebezpieczeństwa po jednej stronie wagi i po drugiej, to nie mamy wątpliwości, że tych korzyści jest tak dużo, że właściwie niebezpieczeństwa gdzieś schodzą na dalszy plan, ale chcemy też o nich oczywiście mówić i nie chcę tu być tym, który jakby podsumowuje to, co powiedzą paneliści, dyskutanci 5 i potem 6 grudnia. Gorąco Państwa zapraszam 5 na godzinę 13.30 do Teatru imienia Adama Mickiewicza, natomiast 6 na godzinę 9 do Biblioteki, Kawiarni Awion po drugiej stronie Polski. Z tych wydarzeń, które są przed nami, pozwolę sobie również Państwa już dzisiaj zaprosić na oświetlenie choinki 6 grudnia o godzinie 17. A wspominam to wydarzenie między innymi z tego powodu, że widzicie, że miasto Cieszyn jest przystrajane w tym roku. Dzięki funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego dokupiliśmy kolejne elementy ozdobne w sumie za kwotę około 50 tysięcy złotych. Tak więc możecie się Państwo spodziewać takich elementów na rynku, na placu Lądzina, parku Retera, przy ulicy Matejki. Trzy nasze ronda będą ozdobione, ulica Bielska, Stawowa i Górnia. Nie wymieniam tutaj oczywiście też wszystkiego. Staramy się, by to było zharmonizowane, skomponowane i z kolei takim wydatkiem miasta świątecznym było zakupienie nowych bud wystawowych, czy też handlowych straganów. Myślę, że one dzisiaj są dostosowane bardziej do wizerunku miasta, rynku. Myślę, że takie mamy przynajmniej sygnały ze strony mieszkańców. Spotykają się już z dobrym odbiorem, a jak to zacznie funkcjonować, myślę, że też będzie jeszcze piękniej, jeszcze ładniej. Zapraszam Państwa. A więc 6 grudnia rozświetlimy choinkę, wcześniej będą świecić inne ozdoby. Natomiast już dzisiaj mówię, gdyby ktoś z Państwa pytał, czemu choinka się jeszcze nie świeci, to od ubiegłego roku mamy taki zwyczaj, że choinkę zapalamy dopiero 6 grudnia na Mikołaja. Wtedy też pod choinką spotykają się dzieci, organizatorzy. Będzie zabawa. Tutaj organizuje to Dom Narodowy. I z tych elementów świątecznych zaproszę Państwa jeszcze 22 grudnia
na przekazanie betlejemskiego światełka pokoju już od wielu lat, co najmniej kilkunastu, nie mam tego przeliczonego, harcerze kupca ziemi cieszyńskiej przywożą do naszego miasta światełko betlejemskie. Ono przez skautów austriackich przywożone jest z Betlejem, a potem w Wiedniu przekazywane innym. W tym roku harcerze jadą bezpośrednio też do Wiednia, stamtąd przywiozą to światełko i trochę inaczej niż to było dotychczas, bo z reguły harcerze obchodzili urzędy, instytucje i to światełko zanosili. W tym roku zaproponowali, abyśmy się spotkali na cieszyńskim rynku, żeby tam zostało dokonane przekazanie tego betlejemskiego światełka pokoju. Zapraszam wobec tego na godzinę 17 na cieszyński rynek. Znowu będziemy tutaj trzymać kciuki, żeby pogoda nam dopisywała i żebyśmy mogli wspólnie się cieszyć tymi świętami, które lada moment do nas dotarł. Szanowni Państwo, jak mówiłem o budżecie obywatelskim, to chciałbym też, żebyśmy pamiętali o innych przedsięwzięciach, które dość intensywnie realizujemy w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Tak jest między innymi w przypadku kolejnego projektu, który realizujemy, tym razem związanego z planem zagospodarowania przestrzennego budowanym dla takich ulic jak ulica Morcinka, ulica Popiołka, ulica Kargera, ulica Bielska w fragmencie. Dla tego terenu związanego mniej więcej generalnie z osiedlem Banutówka budowany jest plan zagospodarowania przestrzennego, ale robimy to wychodząc trochę naprzeciw mieszkańcom, dając im szansę, tak zresztą było zawsze, ale teraz próbując ich mocniej angażować do tego, żeby zechcieli się wypowiedzieć, jak oni widzieliby otaczającą rzeczywistość. Ten projekt już trwa i właściwie będzie kontynuowany do kwietnia 2018 roku. Jest to jakiś pomysł na to miejsce? Czekam, czy to miejsce będzie narzucane, ale jak, może jak to z Państwa strony wygląda? Szanowni Państwo, cały ten model polega na od początku do końca na konsultacji, więc tak miasto ma. Natomiast to nie jest forum, myślę, po to forum konsultacji, po to jest jakby cały program z mieszkańcami, by ewentualnie tymi doświadczeniami wymieniać się w trakcie. Myślę, że jakiekolwiek, znaczy, że bezpośrednia odpowiedź na Pani pytanie byłaby być może potraktowana jako dyktat, który absolutnie stoi w przeciwieństwie do trybu konsultacyjnego. Na pewno poinformowujemy o wynikach tych konsultacji. Szanowni Państwo, i kilka słów na temat inwestycji, które zrealizowaliśmy. Właśnie z panem burmistrzem Aleksandrem Cierniakiem doszliśmy do takiego wniosku, że chyba trochę za mało was informujemy o inwestycjach, które zrealizowane zostały w Cieszynie, które są realizowane. Jest to tego bardzo dużo i być może to jest powód, dla którego wydaje nam się to tak oczywiste i nie wpadanie z jednej roboty w drugą powoduje, że ta refleksja, żeby was jednak mocniej informować, skupić się jednak na jakimś wydarzeniu, przychodzi nam od czasu do czasu i właśnie teraz na przyszłość. Panie burmistrzu, bardzo proszę o te razy na temat tych inwestycji zamkniętych albo ledwo co zamykanych. Szanowni Państwo, tak jak pan burmistrz, dobrze, to jest jeszcze czwartą. Dziękuję panie burmistrzu. Szanowni Państwo, tak, z pewną zazdrością patrzymy na informacje pochodzące z innych gmin dotyczących mniejszych bądź większych inwestycji. Kiedy my tak naprawdę głównie skupiamy się na naszej największej inwestycji, bo ona rośnie w oczach i mam nadzieję, że cieszy nie tylko wykonawców i inwestorów, ale również już przynajmniej na razie swoim widokiem cieszy również Państwa, a przez to rozumiem wszystkich mieszkańców. Zacznę od węzła, czy cykliczną. Chciałem Państwu powiedzieć, że praca na węźle trwa, jej efekty już powoli finalne. Wszyscy możemy obserwować. Oczywiście skłamałbym, jakbym powiedział, że pogoda składała nam figla, bo trudno nie spodziewać się w grudniu śniegu, który od kilku dni nam towarzyszy. Natomiast on w jakimś stopniu nas
wyhamowuje, zwłaszcza przy tych robotach, gdzie temperatura, na przykład tak jak chłodzenie membrany na dachu wymagana jest tam temperatura, mogę się mylić, co najmniej 5 bądź 10 stopni, więc jakieś tam przesunięcia w związku z tym będą, ale jesteśmy na nie przygotowani. Udostępniliśmy oczywiście w porozumieniu z wykonawcą miejsca parkingowe już na terenie węzła, skorzystając z nich przede wszystkim oficjalnie mieszkańcy, ale również nieoficjalnie, nie tylko mieszkańcy. Staramy się dbać o porządek, to jest oczywiście pod nadzorem wykonawcy, tutaj trzeba się podkreślić tą dobrą współpracę. Również z tej dobrej współpracy wynikają efekty. Rozmawiamy już na temat wyposażenia węzła, rozmawiamy, już mówię o sprawach technicznych, finalizujemy kolejny przetarg na system dynamicznej informacji pasażerskiej. To już tak naprawdę jest ostatni etap, kiedy poza szlifami rozmawiamy o infrastrukturze technicznej, niezależnie już od dzisiejszych rozmów i porozumienia z Orange. Tak naprawdę dopinamy ostatnie szczegóły. Jeśli tylko pogoda pozwoli, termin do końca roku zostanie utrzymany. Jeśli nie pozwoli, to jest kwestia, mówię o zakończeniu prac stricte budowlanych w styczniu. Potem przyjdzie kwestia odbioru w montażu systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, testowania go. W międzyczasie, jak Państwo mam nadzieję zauważyli, zakończyliśmy pracę na sąsiadującym z węzłem odcinku tak zwanym Hajduka Wschodnim i rondzie Katowicka-Bielska, Korfantego-Bielska. Jesteśmy po formalnym odbiorze, jest to czas jeszcze zamykania tej inwestycji i dokonywania jeszcze poprawek, które wynikły w trakcie odbioru. Uprzedzając Państwa pytania, na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, kiedy finalnie otworzymy ten kierunek, może ten odcinek. Tak naprawdę musimy usunąć te wady. Te rzeczy, które wymagają poprawy, które zostały małe, ale jednak są, które zostały zidentyfikowane w trakcie odbioru. Będziemy Państwa na bieżąco informować, tak zarówno tak jak Państwu, tak jak mieszkańcy, tak i nam zależy, żeby jak najszybciej ten teren, ten przejazd udostępnić, ale przypominam Państwu, że poza terenem Korfantego Bielskiej i tego ronda Hajduka Wschodniej jest kwestia jeszcze ronda Bobrecka Hajduka. W związku z tym i tutaj trwających prac przy galerii mogę powiedzieć, ponieważ jestem w stałym kontakcie, tak jak Państwa informuję, z wykonawcą, jak i inwestorem galerii, prace, co można też obserwować, ruszyły już pełną parą po okresie, wydaje nam się, przestoju, już sam wykonawca, inwestor też o tych przestojach i o problemach związanych typowo budowlanych informował, czyli z dostępem do materiałów, z dostępem do siły roboczej. Odwiedził mnie wiceprezes wykonawcy, czy firmy Unibet, firmy giełdowej, zapewnił, że tak naprawdę po tym okresie problemów, może śmiało powiedzieć, zostały one zażegnane. W ich interesie jest, żeby zakończyć tą inwestycję jak najszybciej. Zagwarantował zarówno inwestorowi, jak i zagwarantował mieszkańcom Cieszyna, że zrobią to jak najszybciej, będą mogli. Też czekaliśmy na tą informację, by móc jakby całościowo spojrzeć na kwestię komunikacji i podjąć możliwe decyzje dotyczące jej poprawienia w ramach tej infrastruktury, którą już dysponujemy. To jeśli chodzi o węzeł, z chęcią odpowiem na wszelkie pytania potem dotyczące węzła już bardziej szczegółowe. A teraz chciałbym się pochwalić jeszcze dwoma mniejszymi inwestycjami, które gdzieś tam zawsze obok, ale my je wykonujemy i o nich pamiętamy. Obiecaliśmy i je wykonujemy. Jedną z tych inwestycji jest... Jedną z tych inwestycji jest wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola nr 2 w ramach inwestycji poprawy efektywności energetycznej. Przypominam, że w ramach RPO pozyskaliśmy pieniądze na 3 obiekty. To jest przedszkole nr 2, SP6, którym też się chciałem pochwalić, że finalizujemy, widać już efekty. Pięknie wygląda zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Bardzo polecam. Myślę, że to tak naprawdę jest dla tej społeczności najważniejsza inwestycja i bardzo się cieszymy, że udało nam się ją praktycznie ukończyć. Kolejną inwestycją poza przedszkolą, mówiłem tutaj
o SP6, o przedszkolu numer 2, jeśli nie mylę, już częściej informowaliśmy. Chciałem przypomnieć, że na przedszkolu numer 2 pozyskaliśmy dofinansowanie blisko 600 tysięcy, tyle wynosi całkowita wartość tego projektu. Na SP6 pozyskaliśmy całkowita wartość to ponad 640 tysięcy. Natomiast czeka nas jeszcze w porozumieniu z powiatem wykonanie termomodernizacji obiektu szkoły podstawowej numer 4 i liceum Kopernika. Tutaj, tak jak informowaliśmy, ta inwestycja jakby dopiero jest na etapie planowanych rozstrzygnięć, czyli postępowania przetargowego, z tego względu, że musieliśmy zrobić to razem. My otrzymaliśmy dofinansowanie, powiat składając oddzielnie wniosek niestety go nie otrzymał, więc musieliśmy dokonać wzajemnych uzgodnień, by tak naprawdę wykonać to mimo wszystko wspólnie, wykonanie termomodernizacji oddzielnie dla jednego budynku przez jednego właściciela i drugiego właściciela było po prostu nieracjonalne. Stąd jakby przesunięcie w czasie, znaleźliśmy rozwiązanie, mamy porozumienie, przystępujemy do tego i myślę, że już za niedługo będę mógł pochwalić się również tym dobrym efektem, więc nie zapominamy o tym, że Cieszyn to nie tylko węzeł, ale również inwestycje w oświatę i w taki bezpośrednio dotyczące naszych mieszkań. To jeśli chodzi o inwestycje, którymi chciałem Państwu się pochwalić i przypomnieć, że robimy nie tylko węzeł. Myślę, że przyjdzie czasem. Zanim pytanie, to jest tradycyjny czas na wskazanie innych jeszcze wydarzeń, bo mimo przede wszystkim te świąteczne, a chciałbym Państwa zaprosić jeszcze na inne nasze wydarzenia. Drugiego, kolejna odsłona współpracy pomiędzy Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury Dom Narodowy a Browarem Zamkowym. Wiem, że już te spotkania, które się tam odbywają, cieszą się dobrą opinią, życzliwością. Zapraszam, będziemy to kontynuować z bezpośrednio wykonawcą, co wymienione przeze mnie podmioty. Mówiłem już o konferencji, ale blisko tego okresu konferencyjnego, bo w dniach od 7 do 10 grudnia odbędzie się trzeci Międzynarodowy Festiwal imienia Józefa Świdra, wybitnego kompozytora. Pozwolę sobie przypomnieć, że jest to jedna z tych postaci, która jest najczęściej odtwarzanym albo jednym z najczęściej odtwarzanych kompozytorów. Jego kompozycje wykonywane są właśnie przez chóry. Był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, stąd też chór Harmonia, który jest reprezentacyjnym chórem tej bliskiej nam uczelni, wybrał sobie właśnie imię do tego festiwalu. Zapraszam w szczególności na koncert galowy, który odbędzie się 9 grudnia w Kościele Jezusowym. Szanowni Państwo, 14-15 grudnia to czas muzykalu Kosmos. Studio tańca PDB, kolejny już muzykal, który ma i ten wymiar artystyczny, ale również jest to zadanie, które ta grupa robi o takim wymiarze społecznym, dlatego myślimy o tym przedsięwzięciu z takim otwartym sercem. 31 grudnia zapraszam na wieczór sylwestrowy w Teatrze imienia Adama Mickiewicza, natomiast mogą się już pojawić pytania o sztuczne ognie. One będą, przyjęliśmy to rozwiązanie, że 1 stycznia na moście będzie pokaz sztucznych ogni. Cieszy się to dużą popularnością. Nie ukrywam, że zastanawialiśmy się 2 lata temu, które rozwiązanie przyjąć. Zastanawialiśmy się rok temu, które rozwiązanie przyjąć, czy dokładnie noc sylwestrowa, czy jednak właśnie tego 1 w godzinach popołudniowych. I mamy większość sygnałów odpowiadających nam, że jednak ten termin popołudniowy, czyli 1, kiedy rodziny mogą przyjść z dziećmi i one przede wszystkim cieszą się tymi kolorowymi światłami, jest wyjątkową atrakcją i
i zdecydowaliśmy się również na przełomie tego roku, czyli ten 2018 rok, będziemy w ten sposób również witać, czyli na Moście Przyjaźni 1 stycznia. W dużym skrócie przedstawiłem to, co będzie się działo w Cieszynie. O której godzinie ten pokaz ogni? O 16. O 16? Jeszcze nie zapadła decyzja, ale do tego czasu mam jeszcze nawet to ta informacja dotrze. Nie ma jeszcze tych wiążących, ale tak jak pan redaktor sugeruje, to mniej więcej była ta godzina 16-17. Bo mówiąc po naszym, będzie Cima. Tak. O to chodzi. Także o 15 też już będzie. Szanowni, jak to mówią starzy ludzie, na nowy rok na wilczy skok, czyli różnie, barani. Barani. No to różnie to mówią, ale tego pierwszego już podobno już jest jaśnie i to też. Szanowni Państwo, wobec tego jesteśmy teraz do Państwa dyspozycji. Proszę bardzo. No co ja mogę? Nie mogę. Mam takie pytanie, bo początkiem roku pojawiła się taka interpelacja w sprawie zamknięcia katowickiej dla samochodów ciężarowych. Czy coś zmieniło się w tej sprawie, czy nadal jakby to stoi w miejscu? Muszę powiedzieć, że niestety ze względu na istniejące przepisy i charakter tej drogi, jest to droga wojewódzka, z naszej perspektywy stoi to w miejscu. Musimy tam dochodzić różnego rodzaju interesy. Interesem mieszkańców przede wszystkim rozlokowanych wzdłuż ulicy Katowickiej w Cieszynie byłoby ograniczenie, zablokowanie, zamknięcie tej trasy. Interesem z kolei mieszkańców Haszlacha, w szczególności przedsiębiorców, jest, żeby ta droga była otwarta dla ciężkiego sprzętu, bo to jest najważniejsza droga dla nich z perspektywy tego, bo mieszkańcy Haszlacha mówią wprost, no jeżeli nie drogą wojewódzką mają jeździć po naszej gminie te ciężkie samochody, to po jakiej drodze? Wobec tego nie jest to problem, jak Państwo od lat już słyszycie, proste do rozwiązania. My próbujemy ten temat ugryźć na różne sposoby. Pojawił się pomysł bramy, pojawił się pomysł ograniczenia prędkości. Stanęliśmy na ten moment na oczekiwaniu na remont ulicy Katowickiej obiecywany przez Urząd Marszałkowski w tym roku, ale ze względu też na wynik przetargu przesunięty na rok następny i mam nadzieję, że w tym następnym roku ta droga wojewódzka zostanie wykonana. Pamiętamy o tym, ale niestety ciągle jest to w zawieszeniu. Ostateczne rozstrzygnięcie ciągle w zawieszeniu. Gdzie się ta droga wojewódzka kończy, bo tam był dylemat, kto ma tam robić chodniki, pamiętam tam przychodni zdrowia, ona się gdzieś tam kończy, nie? Kończy się na węźle. Może inaczej, zaczyna się na węźle. No właśnie, tak. A dalej to już jest wasza. Tak, od węzła w kierunku miasta to już jest droga powiatowa. Tak, powiatowa. To jest powiat. A propos drugiej ulicy, mieliście jakieś ulicę do zmiany nazwy? Nie, w przypadku Cieszyna nie wystąpił tego przypadku. Czy jest szansa, żeby w ogóle zamknąć na przykład dla samochodów ciężarowych w centrum miasta? Ścisłą, czyli na przykład Plac Wolności i te rejony? Ta droga również ma charakter strategiczny i jak to na jednym ze spotkań tłumaczył pan starosta, nie ma też takiej możliwości. Skoro ona ma takie, a nie inne warunki techniczne, to właśnie po takich drogach powinien jeździć tego typu samochody ciężarowe, no bo jak nie po takich drogach to pojadę. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że niestety jest to uciążliwe, ale to dzieje się w każdym mieście, które dysponuje drogami tej kategorii. Nie chcę bagatelizować tego problemu z punktu widzenia mieszkańców, bo jest bardzo uciążliwy, natomiast wszyscy też mamy świadomość, że to występuje w każdym większym mieście, no i co najmniej w takich miastach jak nasze, też strategicznym z punktu widzenia komunikacji. Czy tam droga jakaś na to określa, czy jakoś co kogle idzie do przejścia po Myszewica jakoś odciążyła ten z drugiej strony? Tak, odciążyła. Natomiast nie możemy powiedzieć, że w sposób znaczący.
ona jest za mało znana, za mało zachowana, no nie wiem. Jak ktoś nie wie, to szkoda, bo to jest świetny odcinek. Tam z kolei obserwujemy zwiększony wróg. Czyli ten proces następuje, ale jak to w życiu bywa, najczęściej tego typu procesy są rozłożone w czasie. Ja mam dwa pytania. Po pierwsze tak, prezent jak zwykle. Proszę, opercie się daje. Następnym razem. Jest takie. To jest ta sprawa tego ulicy Głębokiej, tej końcówki. Po lewej stronie proszę nam zobaczyć. Dzisiaj nawet jak przechodziłem, to tam stał samochód, chyba od wczoraj bym miał kupę śniegu na tym, pomimo, że tam pisze 30 minut na rozładunek. Więc ten zegar, który kiedyś ofiarowałem, naprawdę kłania się nisko. Tam na tym zdjęciu jeszcze stoją tylko samochody osobowe. Bardzo często stoją furgonetki z jednej i z drugiej, to w tym czas przejazd z góry praktycznie jest niemożliwy. Tam jest po prostu zator totalny. Więc proponowałbym jednak to jakoś rozwiązać, to znaczy, bo to ludzie narzekają, nie tylko ja, bo akurat ja po mieście chodzę w większości pierwotą, nie wiem, że sam godem, ale to co ja widzę, właśnie zrobiłem zdjęcie parę dni temu, bo mnie już tam też szlak trafia, jak to widzę. No. A druga sprawa to jest takie dwa hasła, to są Górnicz, miasto, Cieszyna. Zmienia jest nami przestrzeń miasta, a druga, która koresponduje z tym, pan powiedział, dokładnie się pan wyraził, piękną cieszyńską architekturę podziwiano w Brukseli. Ja właśnie bardzo często usiłuję tą piękną cieszyńską architekturę podziwiać. Najczęściej to robię w niedzielę, bo muszę zrobić zdjęcia do moich tam artykułów. I taka refleksja mnie ostatnio naszła, bo tylko ładne i wyraźne zdjęcia udało mi się zrobić trzech kamienic, z których dymiło, to znaczy te kominy. Reszta jest Armagedon na tę niedzielę. Samochód koło samochodu. Niech pan spróbuje jakąś pierzeję budynków zrobić w ogóle jakieś zdjęcie. Turyści, które przyjeżdżają do Cieszyna, po prostu nic nie widzą. Miasto jest totalnie zapchane. Czy na niedzielę nie można by było po prostu to wyłączyć? Dać jakieś koziołki napisać, że teren Michał jest stary targ, coś takiego. Niech ludzie widzą to piękno, bo tego nie widać. Proszę się przejść i zobaczyć, jak te samochody stoją bardzo blisko domów i w ogóle nawet zdjęcia nie można zrobić. To było na tyle. Bardzo dziękuję panie redaktorze za tradycyjne cenne uwagi. Ja pamiętając konferencję sprzed miesiąca i nawet może sprzed 2 miesięcy, może nawet sprzed 3 miesięcy. No właśnie. Powiem, że w tej chwili to zaangażowanie miejskiego zarządu dróg ukierunkowane jest na sporo takich bieżących spraw, które mają do załatwienia. Wobec tego wypada mi jeszcze raz przeprosić. W zakresie parkowania czasowego muszę pana prosić o cierpliwość. Przepraszam. Jest kilka takich spraw, które rzeczywiście ze względu na obowiązujące przepisy, zmiany w przepisach, ale też inwestycje, które realizujemy, wymagają dużego zaangażowania. Proszę wybaczyć. Natomiast na te rzeczy zwrócę również uwagę Straży Miejskiej. Sądzę, że sytuacja w centrum poprawiła się, jeżeli chodzi o sposób parkowania. Nie lubię z reguły przy pierwszym odpowiedzi mówić, coś się da na pewno, czegoś się nie da na pewno. Natomiast obawiam się użyć tego typu sformułowania, że wyłączenie na samą niedzielę czy na sobotę jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, bo między innymi kwestia darmowego parkowania w sobotę i w niedzielę to nie jest widzimisię samorządów, jak mogłoby mi się wydawać, że kto się ma rządzić w terenie samorządu, a nie rozwiązania odgórne, ale one takie obowiązują, czyli my nie możemy do końca rządzić się na naszych drogach. A w takich sytuacjach, gdzie jakieś imprezy odbywają się, na przykład jakieś samochody wyścigi, motocyklowe, rowerowe, to zamykacie. Przecież można poudawać, że w niedzielę pewnie coś tu będzie i zamknąć. To jest cała dokumentacja. Aha, że to jest rzeczywiście cała dokumentacja, to trzeba przygotować, uzgodnić z wszystkimi organami, to przypominam, że tutaj też mieszkają ludzie. I ci ludzie przychodzą tutaj i mówią o tym, że mają mieszkania, wykupują je, a nie mają gdzie parkować. My ich nie widzimy w ciągu dnia, bo oni pracują, ale w weekendy oni mieszkają i starają się parkować w centrum. Ja zdaję sobie sprawę, że fajnie byłoby zamknąć to centrum, udostępnić je turystom, odwiedzającym, nam spacerującym,
Natomiast to jest godzenie, tak jak burmistrz powiedział, myślę, jak nasza praca jest godzeniem wielu z punktów widzenia. Więc proszę też brać to pod uwagę. Ale ta ilość samochodów przekroczyła wszelkie, już to naprawdę jest nieprawdopodobne. I to jeszcze w niedzielę. Kiedyś, jak jeszcze parę lat, ja chodziłem do południa, specjalnie chodziłem do południa, zdjęcia, bo mi były potrzebne, to była przestrzeń, tak jak to tu pisze dokładnie. Była przestrzeń. Teraz nie ma przestrzeni. To są setki samochodów. To po prostu tak stoi jedno. Wymazać w Photoshopie. Chwileczkę. I to wcale nie są mieszkańcy tak widać. Nie wiem, ja panu tylko jakby nie chciałbym się spierać, że są mieszkańcy, czy nieco, ja tylko mówię o tym punkcie widzenia, który również jakby przychodzą i prezentują, tak? Proszę za szukanie rozwiązań. Zgadzam się, że to jest kwestia rozwiązania systemowego, ale myślę, że takie działania w charakterze incydentalnym warto byłoby po prostu gruntownie osiągnąć. Bardzo proszę. Dziękuję jeszcze raz. Ja tylko chciałam jeszcze jedną rzecz zapytać, bo to już było też poruszone kilka razy i czy Państwo konsultowaliście się, albo będziecie konsultować jeszcze z PKP, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy, przez który jest notoryczny korek w Cieszynie. I jak ja trafię czasami do 14.20 i stoję 30 minut zjeżdżając właśnie głęboko, to jest po prostu u mnie katastrofa. Czas jest pieniądz. Także czy po prostu, bo czasami to się tak zakorkuje. Chodzi mi o tutaj ten przejazd na koleju, który jest teraz automatyczny, nie? No bo jak są człowiek, to inaczej. Czy jakoś to jest rozwiązane? No ja wiem, że to, nie wiem, albo żeby uregulować te pociągi, żeby one nie jechały jeden po drugim, wtedy przejazd zamięty przez 12 minut z zegarkiem w ręce, bo stałam raz pierwsza, się zamknę do rogatki i dosłownie stałam 12 minut. To nie jest odpowiedni czas, gdy się powinno stać na przejeździe, bo to nawet nie chodzi o mój komfort, tylko o to, że ludzie, ten przejazd samochodów, który się później robi korek od głównego ronda przy starostwie, no wiedzą Państwo, co to robi. Reagujemy. Wynik tej reakcji jest taki, że coś się poprawiło mniej więcej miesiąc temu, chyba półtora miesiąca. Natomiast otrzymaliśmy odpowiedź potwierdzającą tą poprawę ze strony PKP, tak ona nastąpiła. Natomiast myśmy wysłali kolejne pismo, że to nie jest jeszcze ten efekt, który nas satysfakcjonuje. No i każdego miesiąca dokonujemy pomiaru czasu zamknięcia tych rogatek i będziemy informować nieustannie, aż ta sytuacja się poprawi. Pozwolę sobie również powiedzieć Państwu zupełnie o wstępnym pomyśle dotyczącym innego być może rozwiązania, które bierzemy pod uwagę komunikacyjnego, mianowicie przerzucenie wiaduktu nad torami od strony ulicy Kreszczackiej przez księdza Janusza w rejonie tego mostu, gdzie mamy mosty Kuteczki. Bierzemy to pod uwagę zupełnie jakby we wstępnych rozważaniach, czy nie szukać takiego pomysłu. Proszę się jeszcze jakby do niego do końca nie przywiązywać, ale naszym obowiązkiem, kiedy mówimy o zmianie organizacji w rejonie ulicy Dojazdowej, Mostowej, w rejonie Browaru, ja poczułem, że to jest jakby też mój obowiązek, bo czuję się trochę odpowiedzialny za wywołanie tego tematu, jest przeanalizowanie wszystkich możliwości. Być może tych mało realnych. Jak się nie chce ocenić, czy jest to pomysł nierealny, czy realny, ale uważam, że naszym obowiązkiem jest wziąć pod uwagę wszystko. Więc być może to też jest przedsięwzięcie kosztowne, ale czemu mamy stracić dużo pieniędzy? Wydawane są w różnych miejscowościach, czemu nie mamy być wydawane? Cieszymy. Mogę, panie burmistrzu. Pan redaktor zareagował uśmiechem na słowo, że reagujemy. Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy uda nam się. Tam jest ileś zmian, które PKP, PLK, z którym jesteśmy stale w kontakcie, mówi nam, które musiały być spełnione, żeby. Natomiast proszę nie wątpić w tą reakcję i w tą pracę u podstaw, która być może nie przyniesie efektów od razu oczekiwanych, ale chciałbym podać jeden z przykładów, który też możecie upatrywać, jakby widzieć na już jedne efekty, to choćby budynek na stawie. Przypominam, że naszym poprzednikiem nie udało się jakby załatwić w jakiś żaden sposób przejęcia terenu obok remont budynku na stawni. On tak naprawdę został ze zrozumiałych względów, trudnych rozmów i tak dalej. Proszę nie traktować tego jako zarzut, tylko mówię o fakcie, że nie udało się. Natomiast my staliśmy przed, mówiliśmy o tym zresztą tutaj, staliśmy przed takim zagrożeniem, że wybudujemy węzeł, a budynek na stawni
będzie straszył, co więcej, będzie powodował negatywne komentarze związane z tym, że wciąż pali się tam węgle, ma instalacja jaka jest, taka jest, więc po prostu spotykałem się również z informacjami, że powoduje smog w mieście. Wielokrotnie Państwa publikowaliście również zdjęcia. Przypominam, że w wyniku trudnych, długich tych reakcji, tych takich prac u podstaw codziennych, rozmów, może i nudzenia, doprowadziliśmy do tego wspólnie, że budynek jest podłączony do energetyki w tej chwili, więc już nie będzie kwestii. Po drugie, kanalizacja, a po trzecie, budynek jest właśnie remontowany. Nie był w żadnych planach PKP. PKP odpowiadało przez długi czas, nie mamy na to pieniędzy, to nie jest w planach, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy widzicie Państwo, że kończą tego remont. Oczywiście będzie on zrobiony według standardów obowiązujących w PKP PLK. Niestety nie mamy wpływu na te standardy. One przyjęte są zgodnie z polityką wizualizacyjną, korporacyjną, ale się udało. Ja po prostu liczę tak, że liczę na to, że poprzez taką pracę, poprzez współpracę, poprzez pokazywanie wspólnego interesu, ale również poprzez przekonywanie, jesteśmy w stanie osiągać te efekty, o które Państwo nas pytają. Może nie szybko, nie zawsze, ale wierzę, że skutecznie. Wczoraj chyba nie było tego problemu, bo poprzedniej głosowały na zebrzydzenicy. Dzisiaj już głosujemy, też trzeba też żarty. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to ja jeszcze jedną liczbę Państwu już dorzucę, bo to jest jak wynik statystyki przeprowadzonej przez MOPS. Przyjęliśmy też takie rozwiązanie, zaproponowanie, jest ono realizowane, aby każdej osobie, która korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nadać jeden numer, który będzie jej towarzyszył, tak żebyśmy stosunkowo łatwo identyfikowali problemy związane z funkcjonowaniem kogoś, z udzielanymi świadczeniami i żebyśmy też mogli racjonalizować udzielaną pomoc potem, psychologiczną, prawną i tak dalej, i tak dalej. W wyniku tej analizy okazało się, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu roku udzielił pomocy blisko 3300 osobom około, co stanowi niespełna 10% ogółu mieszkańców Cieszyna. Nie rozumiem, co dalszy przynieśli numer? Myślę, że to brzmi groźnie, chodziło o to, że... Ja się sam wiem. Myślę, że te, że powinniśmy te skojarzenia odstawić, natomiast to jest nienormalne, że każdy jest identyfikowany konkretnym numerem, czyli że widzę Jan Kowalski jako pierwszy w danym roku miał udzielony pomoc. Potem to jest zasoba mocy. To jest zasoba mocy, tak. No i chodzi o to, żebyśmy, jeżeli mamy po raz kolejny Jana Kowalskiego, który przychodzi do pomocy, to szybko go identyfikujemy, jesteśmy w stanie znaleźć pod tym identyfikacyjnym numerem. Tak? I w ten sposób nie dublujemy pomocy. Dzisiaj w kontekście udzielania wsparcia w toku tej dyskusji, którą Państwo też obserwujecie, ja wiem, że w cieszyńskich szkołach funkcjonuje kilkunastu psychologów. Finansujemy kilkaset godzin pracy tych psychologów i pedagogów. Udzielają pomocy tym dzieciom z trudnych rodzin. Potem inni psycholodzy zajmują się nimi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Potem inni psycholodzy zajmują się nimi w jakiejś organizacji. Potem jeszcze inni psycholodzy zajmują się nimi w klubie abstynenta. I moim celem jest zracjonalizowanie tego i powtarzam to od półtora roku. Jeżeli danego pacjenta leczy 10 lekarzy, to z tego nic dobrego nie może być. I to jest między innymi powód, dla którego jakby domagam się zarówno od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i wszystkich pomocowych organizacji, aby identyfikować te osoby, żebyśmy mogli powiedzieć sobie szczerze i otwarcie, na ile nasza pomoc jest skuteczna, a na ile tworzymy etaty, żeby ktoś miał pracę. Myślę, że wiele tego typu problemów będziemy rozwiązywać, bo one są bolesne i trudne z perspektywy miasta, bo zawsze ktoś może kryć się za krzywdą społeczną. Ale nie unikniemy racjonalizacji wydatków w obszarze społecznym, jeżeli szczerze i wprost nie będziemy umieli sobie tego zidentyfikować.
Ja w nawiązaniu też do wczorajszej, wczorajszej sesji mojej wypowiedzi, która padła w określonym kontekście, gdzie wskazywałem na zadanie własne powiatu prowadzenia ośrodków wsparcia do matki i dziecka, wskazywałem ten powiat i tak jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast nie chciałbym być też odebrany jako osoba przerzucająca na inny podmiot odpowiedzialność. Bo to najłatwiej jest tak przerzucić na inny, u nas w porządku, coś gdzieś jest nie tak. Myślę, że to jest taki obszar, który musimy uzgodnić, na czym to polega. Jeszcze raz chcę powtórzyć to, co powiedziałem wczoraj. Nigdy w Cieszynie, ja przynajmniej nie znam takiej sytuacji, żeby jakaś matka czy dziecko zostało bez pomocy i na pewno też tak nie będzie. Natomiast wszystkie problemy natury społecznej musimy